tą inwestycję zrealizować. To nie jest inwestycja bardzo wymagająca, bo to jest 8 metrów wysokości jakiejś formy graficznej, która będzie witała osoby przyjeżdżające do Łodzi. Nawet przecież kilkanaście miesięcy temu pojawił się pomysł na to, jakie hasło tam by się mogło znaleźć. To było hasło inspirowane zdaniem pana Machulskiego, czyli gdybyś mieszkał w Łodzi, byłbyś już w domu. I to jest bardzo dobry, wydaje się, pomysł, żeby tak Łódź promować. Natomiast mamy pewien problem, który wydaje się być trudno rozwiązywany. Wydział Biuro Promocji nie prowadzi działań inwestycyjnych, Zarząd Drogi Transportu stawia tylko znaki, więc okazuje się, że jako jedno z niewielu miast w Polsce nie możemy sobie z tym poradzić. Być może wymaga to stworzenia odrębnej jednostki Wydziału do Spraw Witaczy. Pieniędzy także w budżecie nie ma dane zarezerwowane? Mieliśmy informację, że takie pieniądze są w budżecie rezerwowane, tym większe jest nasze zdziwienie i będę chciał w tej sprawie uzyskać wyjaśnienie od pani prezydent Donowskiej. Ile takich witaczy moglibyśmy postawić i jakie są szacunki, ile one mogłyby kosztować? Mówi się o 8 lokalizacjach, czyli tych 8 podstawowych drogach wjazdowych do Łodzi. Taki koszt szacowany, o którym dzisiaj była mowa na komisji, to jest koszt między 20 a 30 tysięcy złotych za jedną taką konstrukcję. A może w czynie społecznym można? Proponowałbym takie rozwiązanie, że to jest w czynie społecznym. Tak. Czemu nie? Ale to będzie samowola budowana i będzie groziło rozmontowanie. Ale możemy spróbować zrobić to w samowoli. Ja się, czy podejmuje się udziału w tej nawojce, bojówce, która by to w nocy stawiała. Pasnowe, czy z tego, to może tak. A jakie fajne happy, jakie to było miasto twórcze. Tak.